w jaki sposób kopać. Bardzo dużo ludzi kopie, zauważyłem, co jest złe moim zdaniem, na początku szczególnie, w ochraniaczach, w worek. Na sali często są co najmniej 2-3 worki różnej twardości, więc wybieramy sobie na początek ten miękki worek i stopniowo przechodzimy do tego najtwardszego. Dlaczego? W momencie, kiedy będę kopał w ochraniaczu, nauczę się kopać w ochraniaczach w twardy worek, szczególnie w twardy worek, tak? Czyli mogę bardzo mocno w niego kopać, bo mam ochraniacz na nodze. No i teraz przychodzi sytuacja sparingi. Kopałem cały czas w worek w ochraniaczu, czyli nie mam świadomości swojego ciała. Nie wiem, którą częścią ciała kopałem. A ważne jest, żebyście mieli świadomość ciała. Którą częścią nogi kopiesz? I teraz, żeby się nauczyć prawidłowo kopać celnie tą częścią ciała, która jest ważna do kopania, tak? W moim przypadku jest to piszczel, no to najpierw kopię w worek bez ochraniaczy. Bez ochraniaczy. Dlaczego? Najpierw kopię sobie lekko, później coraz mocniej, coraz mocniej, coraz mocniej, aż z całej siły jestem w stanie kopać ten worek, tak? I teraz, musisz się nauczyć być swoimi własnymi trenerami. Patrzcie na swoje ciało. Dlaczego ja tak kopię? Bo w momencie, kiedy ja wszystko pościągam i z gołej nogi sobie pokopię w taki worek, różne kopnięcia, to później po treningu ja widzę, gdzie ja na nodze mam siniaki. Może nie siniaki, ale gdzie jest czerwone. Widzę, gdzie popełniam błędy. Jeżeli moja stopa cała jest czerwona, no to kopałem stopą. Tak? Jest to nieprawidłowe. Bo następnym razem na sparingu, po prostu nawet w ochraniaczu, kopniesz kogoś w kolano czy w łokieć, będzie bolało. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz. W jaki sposób wyprowadzać kopnięcia? Ja na początek robiłbym to w ten sposób, że uczyłbym się wypchnięcia kolana, uniesienia kolana i wypchnięcia. Później dokładałbym sobie do tego wyciągnięcie całej nogi plus biodro. Tak? I tak samo kopałbym okrężne kopnięcia, czyli mam kolano, bum, mam fronta, bum, i tak samo kopałbym każde inne okrężne kopnięcie, zaczynając od wyciągnięcia kolana do góry. Kolano, skręt nogi i założenie biodra. Oczywiście są różne szkoły, ja uważam, że każde kopnięcie jest dobre, jak jest dobrze użyte w odpowiedniej sytuacji.